After a second day of heavy fighting, U.S. Marines were successfully able to drive North Korean forces out of Seoul. With an additional division arriving soon, hopes are high that we may finally see a return to peace and stability in the region. Why is one man spared while another taken? To this day, I couldn't give you an answer. But death comes for us all, eventually. When you lose over 6,000 men in 4 hours, it's easy for one death to become just another number. But all I knew was my best friend was gone, and that part of me wished I had been taken instead. The dead, and they've settled their debts. It's up to the living to pick up the tab. And so it is time to say farewell to Private William Robert Irons, a man I had the privilege and honor to have under my command. A life is only important in proportion to its impact on the lives of others. By this standard, Private Irons ranks among one of our very best. Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w drugim odcinku z gry Call of Duty Advanced Warfare, zaawansowana wojna. Wiem, odcinków długo nie było, ale to dlatego, że zabrałem się teraz o pierwszej w nocy, druga, coś takiego, nagrać te przynajmniej dwa odcinki już na zaś. Więc tak, po pierwsze, pracuję nad mapą. Mapa jest już bardziej złożona niż wcześniej chciałem, ze względu na to, że chciałem zrobić demo, ale według regulaminu Minecraft mapy nie można robić mapy wersji demo. Przez co musiałem zrezygnować z tego, co chciałem zrobić. I musiałem bardziej tą mapę wziąć w sposób zaawansowany, zrobić. To jest pierwsza rzecz. Mapa już jest, tak można powiedzieć, przy ukończeniu, a poza tym jeszcze czekam, aż pewna osoba, która jest moim testerem, przetestuję mapę, czy wszystko działa, czy w ogóle, ale wiadomo, że ona ma też szkołę i w ogóle jest jeszcze czerwiec i nie ma czasu, żeby tej mapy przetestować i żeby mógł ją w ogóle wysłać, także trzeba tymczasowo poczekać, ale jak mówiłem, na spokojnie ze wszystkim, wszystko chcę, żeby z tą mapą było dopieszczone, żeby nie było żadnych błędów, czy to ortograficznych, czy to błędów ścisłości fabuły i tak dalej, wiecie, o co mi chodzi. Nagrywam drugi odcinek. Też problem był taki, że alergia, choroba, burze. Teraz jeszcze jak nagrywam, to mam pleśniawkę w ustach, która troszeczkę, skoro się czuję trochę niekomfortowo w moich ustach, w moich języczku i w ogóle tam gdzieś okolicy dziąseł. Także mogę mało mówić, ale lecimy z tym odcinkiem. Pożegnaliśmy naszego przyjaciela Williama Roberta. Dlatego też złożyłem mu hołd, znane F to pay respect. My jesteśmy bez ręki, bo w poprzednim odcinku straciliśmy ją w trakcie wysadzania wyrzutni Havok. Jak dobrze pamiętam. I'm sorry, Mitchell. Will was one of our best. Look, we take care of our own. If you ever need... Excuse me, Private Mitchell. I'm Jonathan Irons. I'm Will's. O, w ogóle tego aktora, jak czytałem, to mają z Hollywood za coś wywalić? Nie wiem za co. Jak zwykle chcą niby chronić Hollywood przez pedofilią, przed wieloma rzeczami, jak na przykład właśnie pedofilia, gwałty, jakieś tam inne rzeczy, a prawda jest taka, że tylko obronią swój wizerunek, pieniądze i tak dalej. I no, Hollywood to od dawna to już nie jest to samo miejsce. To jest przesiąknięte gównem i nienawiścią miejsce. I wieloma innymi rzeczami. I'm sorry for your loss, sir. I'm sure you are, Sergeant. Private Mitchell, you were Will's best friend. You both paid too high a price for your country. It was an unfortunate tragedy, sir. It was more than unfortunate, Sergeant. It was unnecessary. Son, I want to offer you a second chance. Mr. Irons, Mitchell's been discharged with his injuries. I'm aware of his injuries, Sergeant. At Atlas, we have prosthetics that are 20 years beyond anything the military could offer you. Oh, boy, you. Ty zaczerwieniłem. You deserve to fight for a military that's as effective as you are. Think about it. Don't let Will's death. Nice technology. Nie pójdzie na marne. Spokojnie, panie. Zobaczymy się na odprawie, czy zależy, gdzie to będzie.
O, jest proteza. Me like it. Okay. Everyone knows what to do this time. Get in a position. W ogóle planuję zrobić, nie wiem czy kiedy, o, to szybko powiem. Ogólnie planuję zrobić Camp David Maryland, okej. Okay. Ogólnie planuję zrobić odcinek, w którym będziemy omawiać ostatnie trailery, które były na Summer Game Fest i nie tylko. Okej, okay, dłużna. Dobrze, pani rozegrana akcja, podoba mi się. Gdzie? Widzieliście jak go wywaliło? Ja nie, on nie tylko chyba od postrzału zginął, chyba on miał jeszcze zawał serca na widok kolegów, przykro mi. No, no nie, wszystko ma co pójść według planów, to nie? Dobra, chodzimy. Dobra, czekajcie, bo powiem do widzów. No i tak, wracając. Planuję zrobić odcinek, w którym będziemy omawiać trailery, które miały miejsce na Summer Game Fest, Summer Gaming i tak dalej, i tak dalej. Na tych różnych showcase'ach, gdzie były pokazywane trailery, gameplaye nowych tytułów. I zajmiemy się tym bodajże w następnym odcinku, kiedy go nagram. Ogólnie, kiedy nagram ten odcinek, wrzucę go i będę z wami omawiał, co sądzicie o trailerze, co ja sądzę, moje przemyślenia na ten temat, bo ja ogólnie lubię bardzo science fiction, jakieś tam rzeczy typowo futurystyczne, cyberpunkowe, dieselpunkowe, steampunkowe, wiecie o co mi chodzi. Czy tam nawet retrofuturyzm. I myślałem, żeby zrobić taki odcinek, nie wiem, z kamerką czy bez, jak wolicie, gdzie bym dokładnie omawiał te tematy, bo ja uwielbiam i chciałbym po prostu opowiedzieć, co ja o tym sądzę i w ogóle. Tym bardziej, że ostatnio 11-Bit Studios weszło z trailerem The Alters. Dobra. I subcio. Jest to. Prawna akcja, panowie mają jakieś KF-y, AK-12. Ammo, bodajże. Lubię to, ładunek wyciszający. Dawaj, 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 myszka. Przestudcie. Go clear. Mr. President, we're an Atlas Rescue Force. Can you authenticate? Zulu Tango. Okay, please keep your head down and stay close. All right, son. Prophet, we have the package. Moving to extract. Copy, Atlas 01. Egress to the North Access Road. Copy that. A wszystko przeładowane? This way. We're detecting drones on the back patio. Let them pass. Dzień dobry, panie prezydencie. Widział pan pogodę? No nieźle. Że o tym masz w telewizji mówił. I o naszej akcji. Dobra, tak, żeby... Kurwa. Nie no, z ręką mi się coś robi, spokojnie. Tylko ręka. Jakby jej nie potrzebuję. Dobra. Czy to jest? Chociaż coś czerwone było na moje ręce, to troszeczkę czuję się nieswojo z tym. Dobra. Teraz spróbujemy jak typowy John Wick. Pistolet. Wiem, że on miał na głośno pistolet. A, wy się już nimi zajęliście. Dobra, już myślałem, że... Ja zrobię co... Czołgać. Dobra, padam. Spokojnie, Joker. Ty też padnij, kurna. Sami mówisz, żebym padnął, a ty... W ostatniej chwili. Ja rozumiem, że ostatnia sztuczka z ołówkiem ci nie wyszła, ale spokojnie, nie musisz się na mnie tak wkurzać. Man. It's just a pencil. Prophet, we're approaching the North Access Road. What's our exfil status? Transport is coming in hot. ETA, one mic. We're gonna have to dig in until our ride gets here. Hold him up! Dobra.
A, żeby użyć opatrunku, subcia. Ja nie wiedziałem, że mogę opatrunku użyć. A, Steam, no oczywiście. Było napisane Steam to. Atlas 01, X-Ville is on approach. Pop and smoke. There's our ride! Mitchell, get the president inside! Sloppy, Mitchell. You're a dead man. Reset! No excuse for equipment failure. Best weapon you have is the one between your ears. Use it. Resetting simulation. Everyone return to your starting positions. It was his arm, sir. I knew it was too early. That arm's worth more to me than this entire facility. How's my boy doing? He's a work in progress. Well, keep working. This is a great soldier. It's a sad day indeed when the military has no use for good men like you. Jump in. I'll give you the tour. O, dziękuję panie Irons. Chęcią się przejdę po tym miejscu. O, dzięki. Panie Gidłoni. Miałem przyjemności jeszcze zobaczyć, jak ta miejscówka wygląda. Kurde, co jest? Trend. Jak na te lata. Zapomniałem, to chyba 50 czy tam 40, coś tego typu, ale bardziej 50 mi się wydaje. We're bringing Mitchell over to R&D. Get the sim prep for another run. You got it, boss. What you're seeing is advanced warfare. Atlas has the single largest standing military in the world, but we answer to no country. Unlike the government, we don't keep secrets of our capabilities. We don't sell policy, we sell power. We are a superpower for hire. No nie wiem, czy to dobrze, że jesteśmy do wynajęcia. Tak naprawdę każde państwo mogłoby nas wynająć, naszą technologię. Szczególnie Rosja, ale nie rozmawiajmy o tym. Atlas has built infrastructures in places like Korea, Sierra Leone, Nigeria. We do in a few years what it takes governments decades to accomplish. In fact, the truth is, we're often more effective than the governments that hire us. As my son found out the hard way. W sumie to on nie chciał z tobą być, więc palić to. Moje gadanie. Mitchell, I know you're not in this for the money. You remind me a lot of Will in that way. Now go get that arm fixed. All right, over here. Oh, ale fajny model. Ugu. Dzień dobry. Kurda. Kuźwa, ale on przyspieszył. Dzięki, że poczekałeś. Kurde. To się nazywa sprzęcior. We've developed two types of exos. Assault and specialist. Each has a primary and secondary ability. Assault is equipped with boost jump, as well as sonics for crowd control. The specialist exo you're wearing has a built-in shield. In addition to overdrive capability. Technicians are waiting for you. Get that thing fixed up. W porządku, tylko chcę zobaczyć. Kurde. Zarąbiste. Hello, Mitchell. Let's see what's going on with that arm. Dobra, witam. Step over here. Już, już, już. Go ahead and place your arm on the table. Okay. Just gonna run some diagnostics. Try and move your arm for me, please. Dobra. Making a small adjustment. Hang on. Okay. Again, please. I think I see the problem. One more time, please. All right, you're good.
but I recommend some trigger time to check the calibration. Jest w sumie plus takiej ręki jest taki, że znaczy pewny nie jestem, czy to jest plus czy minus. O kurde. Fajne to naprawdę. Wracając, plus jest taki, że jakby nie czuję do końca jakby... No, widzę, że zmiana wdzianka. Tutaj trening, sprawdzenie możliwości tego... No, chciałem powiedzieć, że plusem takiej ręki jest to, że przynajmniej nie czujemy jakby bólu, że nam jest wkładana ta igła. Znaczy, zależy jak bardzo jest ta ręka realistyczna. Znaczy, wiadomo, że możemy nią poruszać, ale nie wiem jak jest z uczuciem na przykład, że coś mamy wkładane, jakąś igłę czy coś, co nie? Ciekawe, czy można sobie na przykład... Dika zmienić. Pytanie. Rexo is equipped with overdrive. Use it if you need a tactical advantage. The overdrive battery burns up quick, so use it sparingly. Step up to the station when you're ready. Dobra. Activating target training. Begin round one. Use overdrive. Begin round two. Round three. Use overdrive. A proszę! Debugging! No w tym to boję się, że gorzej będzie. Ja nie jestem sprawny w rzucaniu granatami. Tym bardziej... Co ci się z ręką stało, gościu? Wygięło ci się na drugą stronę. Jesteś pewny, że ten... Exosuit jest... Anti-harding? Anti-harden? O Boże, 1800. Ja to spierdzielę. Variable grenades let you switch your grenade type on the fly, depending on the threat. Activate the console. Toss a threat grenade. Shoot through walls to hit those targets. Switch to EMPs to take out drones. Toss a smart grenade and aim at a target to guide it. Good. Run it again for a real challenge. Activating grenade training.
complete. Your score was excellent. Top job. Let's move. 200 brakowało do Ilona, ale jakby nie to, że te drony wlatywały, znaczy granat w smart wlatywał w te drony, to no, ale mogłem w sumie zmieniać, wiem. Ale nawet okej, 1600, jakbym się poprawił później, jakby była taka możliwość, by było znakomicie. Center, I like. Dobra. Czyli pan będzie prowadził we własny sposób. Zacznijmy. To jest ten. Wezmę z celownikiem hybrydowym. Tak, spokojnie. Czy ja chcę wziąć pistolet? Dobra, spokojnie. Ja tu patrzę, co tu jest. O! To mi. A jest tu jakiś. Dobra. Dobra, spokojnie, Gideon. Wiesz, jak masz taką ilość sprzętu możliwą do użycia, to jest po prostu złotem. Czemu ja zacząłem? Atlas 01, we are tracking POTUS. Media room, south wing. Push forward! Clear. Move up. Thank you. All right, pick your entry point. We'll RV at the media room. A, mam wybrać sobie miejsce, z którego wchodzimy. Dobra, tutaj. Macie! O kurwa! Ale... Yo, hello there! Clear! Mr. President, we're here to rescue you. Need your authentication code. Alpha, Zulu, Tango. Confirm. Stay behind us. Let's move! Atlas 01, be advised. We are detecting a large QRF approaching your position. Copy that, Prophet. Drones! Use your EMP! Ah, dobra. Użyłem. Mitchell, use your assault drone. Yo, drone, mi to nie strzela, kurde! To jest złoto. To jest absolutne złoto! Ja odpuszczam, gościu. Ja się rozkręcam dopiero. Coś się rusza? Wykryte zagrożenie zero. Ale fajnie, płodzisz, człowie. Dobra, teraz... Jest to coś, co by mnie interesowało i chciałbym zamienić? Raczej nie. A ty masz coś? Nie. Ej, mam wóz, żeby uciec! Nie? A dobra, tam. Prophet, we're approaching the north access road. Need immediate exfil. Copy that, Atlas 01. Exfil on approach. Keep moving! Spokojnie, tym razem mam działające ramię, rękę. Prophet, package is secure. Copy, Atlas 01. Warbird inbounds provide air support. BTA, one mic. Copy. All right, dig in.
Get to the warbird, Mitchell. Dobra, gratu zrobił swoje. A ty... Ty gdzie jest? A. Dobrze. Looks like we have an operator on our hands. He's getting there, sir. He's ready for some real work. Good job, son. Welcome to Atlas. A, witam, witam. Muła. Idealnie się udało z misją. Jak widzicie, mogę mieć... Czemu ja mam tyle upgrade'ów? Przecież ja nic nie robiłem. Może ktoś za mnie grał po prostu. Anyway. To będzie na tyle w tym odcinku. Będziemy lecieć z kolejnym. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Oraz szykujcie się na trzeci odcinek z Advanced Warfare. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.